Witaj, święta i poczęta, niepokalanie. Maryja, śliczna linia, nasze kochanie. Witaj, czysta panienko, najjaśniejsza jutrzenko. Witaj, święta w niebo wzięta, niepokalana. Bracia i siostry, dzisiaj w całym Kościele radujemy się uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To dzień, w którym chcemy w sposób szczególny oddawać cześć Maryi jako tej, którą Bóg w cudowny sposób, dzięki szczególnemu przywilejowi, zachował od grzechu pierworodnego i każdej zmazy grzechowej. Podczas tej mszy świętej łączymy się duchowo także z wszystkimi, którzy tworzą Fundację Życiu Tak imienia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzięki tej fundacji dzisiaj na Jasną Górę przybył dzwon Głos Nienarodzonych. To dzwon, który ma przypominać, że jesteśmy też wezwani do tego, by zawsze bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego zaraz po tej Eucharystii, kto zechce, a zapraszam wszystkich, będziemy mogli przejść przed kaplicę Matki Bożej, gdzie ten dzwon jest ustawiony. I składając deklarację, że będziemy zawsze bronić życia, każdy będzie mógł uderzyć w ten dzwon, żeby bicie tego dzwonu przypominało krzyk wszystkich dzieci nienarodzonych, które domagają się prawa do życia. Chciejmy w tej Eucharystii prosić o to, byśmy zawsze byli wrażliwi na życie ludzkie, byśmy tego życia bronili i byśmy sami przykładem własnego chrześcijańskiego życia stawali się także wzorem dla tych, którzy dzisiaj nie rozumieją, że życie każdego człowieka jest święte, bo jest darem Boga. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Bóg, który wszędzie pragnie wprowadzać przyjaźń, zostaje zmuszony do wprowadzania nieprzyjaźni, do wprowadzania niezgody, walki między szatanem a niewiastą oraz między ich potomstwem. Ta walka niestety trwa przez całą historię zbawienia. Centrum tej walki o życie jest miłość. Bóg daje nam życie, bo nas kocha. Daje życie każdemu człowiekowi z miłości. Bóg zaplanował, aby życie każdego z nas powstało z miłości kobiety i mężczyzny, naszej matki i naszego ojca. Do szczęścia w tym życiu najbardziej potrzebujemy miłości. Nie wystarczą nam największe pieniądze i władza, bo bez miłości życie traci swój sens. Śmierć panuje tam, gdzie nie ma prawdziwej miłości. A miejsce, gdzie nie dociera miłość, to jest piekło. Siewcami śmierci są ludzie, którzy nie potrafią kochać, albo są boleśnie zranieni w miłości, albo są samotni i zamknięci w miłości własnej. Bronić życia może naprawdę tylko ten, kto ponad życie stawia miłość. Kto stawia wartość miłości ponad życie, kto stawia miłość ponad swoją wygodę i komfort, ponad swoją zmysłowość i swoją wolę. Tylko tam miłość może być mocniejsza nad śmierć. Nie wierzę w to, że matka kochająca swoje dziecko ponad wszystko zdolna jest zadać mu śmierć. Nie wierzę w to, że matka, która naprawdę kocha swoje dziecko, pragnie je zabić i walczy o takie prawo. Nie wierzę, że spełniona i otwarta na miłość kobieta może być za zabijaniem i śmiercią. Nie wierzę,
że dzieci kochające prawdziwie i do końca swoich starszych rodziców pragną przyspieszyć ich śmierć. Tylko tam, gdzie brakuje miłości, albo tam, gdzie miłość jest chora, nieczysta, tylko tam i tylko dlatego ludzie stają po stronie śmierci i wybierają śmierć. Dlatego jedyną i najskuteczniejszą bronią w walce o życie jest walka o miłość. To z tego powodu Maryja jest największą obrończynią życia i największym wsparciem w dziele obrony życia. Czcimy ją dzisiaj jako niepokalaną. Niepokalaną, to znaczy doskonałą w miłości. Bóg zachował ją od grzechu, żeby była czysta i pełna miłości. Ona jest pełna łaski, pełna Ducha Świętego, to znaczy pełna i doskonała w miłości. To miłość uzdolniła Maryję do przyjęcia w swoim łonie Syna Bożego. To miłość kazała Maryi walczyć o życie Jezusa w Betlejem podczas Herodowej rzezi niewiniątek. To miłość kazała jej stać pod krzyżem i dawała Maryi pewność, że choć trzyma w dłoniach martwe ciało swojego jedynego dziecka, jedynego syna, to on nie umarł, bo miłość jest większa niż śmierć. Najświętsza Panno Maryjo, błogosławiona Dziewico, Matko Kościoła, ja, Szymon Sułkowski, chociaż niegodny Twej służby, ożywiony przedziwną dobrocią Twoją i wiedziony pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię dzisiaj za moją Panią, orędowniczką, patronkę i matką i mocno postanawiam żyć w łasce Bożej, zawsze iść za Tobą i wraz z Tobą służyć Chrystusowi w budowaniu Kościoła oraz świata prawdy, sprawiedliwości i miłości. Proszę Cię, najlepsza Matko, przez krew Jezusa Chrystusa za mnie przelaną, przyjmij mnie na zawsze zasługę i dziecko Twoje. Bądź ze mną we wszystkich sprawach moich i wyjednaj mi łaskę, bym myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem nigdy Ciebie i Twego Syna nie zasmucił. Pamiętaj o mnie i nie opuszczaj mnie w godzinę śmierci. Amen. Oddając się zaś w tę służbę Najświętszej Pannie, mocno postanawiam oraz świadomie i dobrowolnie przyrzekam w miarę możliwości być wierny ustawom tej sodalicji, która mnie dziś przyjmuje do swego grona. Amen. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Niech ten dzwon, który za chwilę zabrzmi przed kaplicą tutaj na Jasnej Górze, tą cudowną kaplicą Matki Bożej, niech stanie się głosem, który dotrze do sumień ludzkich i niech się pomnoży przez coraz większą liczbę takich głosów ludzi, którzy będą wyraźnie mówić o pięknie życia, o godności życia, o miłości. Bo ten, kto naprawdę kocha, zawsze jest po stronie życia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błękitne rozwinijmy sztandary, czas wstrząsnąć z wątpienia już pleś.